Komisja Budżetowa w dniu dzisiejszym również zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie 12 głosów za. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badań finansowych? Proszę o podniesienie ręki. Państwa dwie osoby za. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Czyli uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Kolejna uchwała to w sprawie skargi z dnia 24 września bieżącego roku złożonej przez Waldemara Kwaśniaka na plan gospodarowania przestrzennego pana Waldemara Kwaśnika. Natomiast 4 tygodnie temu Wysoka Rada była uprzejma nie uwzględnić wezwania do przyjęcia naruszenia prawa, który tenże pan Waldemar Kwaśnik złożył w trybie pozwalającym rozpatrzyć jego wezwanie właśnie na przedostatniej sesji. No a dzisiaj trzeba przyznać, że bardzo szybko się uwinął po otrzymaniu wiadomości o uchwale Rady Miasta w sprawie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W Wysokiej Radzie przysługuje prawo uwzględnienia tej skargi. Natomiast przedkładamy projekt uchwały, którym rekomendujemy nieuwzględnianie tej skargi i pozwolenie, aby spór między obywatelem a ustalenie planu został rozstrzygnięty przez właściwą administrację. Taka też uchwała, że projekt bardzo przyjemny. Dziękuję bardzo. Ja mam zaznaczone, że opiniowała Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej. Poproszę o opinię. Komisja pozytywna. Dziękuję. Czy jeszcze któraś komisja opiniowała? Nie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Również nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie skargi pana Waldemara Kwaśnika? Proszę o podniesienie ręki. 18 poprawek. 19. 19 za. Kto jest przeciw? Nie ma. I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Punkt z aneksu numer 2 to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, którego zawarcia pan prezydent Bogdan Stasiak przedstawił uchwałę. Przewodnicząca, Wysoka Rado, uchwała, o której którą Państwo będziecie procedować, to uchwała czysto proceduralna, mianowicie śledząc jej treść widać, że to uchwała, która zastępuje wcześniejsze czynności związane z dwiema uchwałami z 2005 i 2008 roku, które dotyczyły tego samego zagadnienia, mianowicie delegowały do prezydenta miasta poprzez uchwałę Rady Miasta zgodę na bezprzetargowe zawieranie umów najmu, użytkowania dzierżawy i nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych. Wówczas konstrukcja tych uchwał była na tyle skomplikowana, że artykuł 37 wymagał przywołania swoich odpowiednich ustępów w uzasadnieniu dotyczącym tego typu działania. Obecnie ustawodawca ułatwił podejmowanie przez Radę Miasta tego typu decyzji. Stąd też nasze wcześniejsze, czy Państwa wcześniejsze decyzje w postaci uchwały z 2005 roku i korekty tej uchwały z 2008 roku straciły podstawy prawne. Stąd też porządkująca uchwała mówi o tym, że wyraża się zgodę na bezprzetargowe wydzierżawianie bądź udostępnianie nieruchomości podmiotom realizującym zadania publiczne. Dziękuję bardzo. Uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Proszę o opinię. Również na posiedzeniu Gospodarki Mieszkaniowej. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś komisja opiniowała? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przejdziemy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki osoby, które są za pozytywnym opiniowaniem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargu zawierania trybu zawarcia umowy. Kilka. 3, 6, 10, 12, 13, 16, 17. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Jednogłośnie podjęta uchwała. Kolejna uchwała numer 4 z aneksu w sprawie przeniesienia własności gruntu przy ulicy
Rumiantowej 15. Wysoka Rado, uchwała, tak jak większość uchwał, której się będę Państwu referował, opiera się wprost na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste w ramach rozliczenia rekompensat związanych ze skutkami II wojny światowej. Użytkownikowi wieczystemu przysługuje wprost roszczenie o przejście z tego stanu użytkowania wieczystego na własność poprzez nieodpłatne przeniesienie własności tej nieruchomości przy ulicy Rybunkowej. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia tej uchwały, jak i uchwał grupowy do numeru 10 była omawiana uchwała na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska. Dziękuję. Podobnie Komisja Gospodarki Mieszkaniowej zajmowała się wszystkimi tymi uchwałami. Opinia pozytywna. I pozostałe również uchwały pozytywne. Dziękuję bardzo. Czy któraś komisja opiniowała? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Rumiantowa 15. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się w głosu? Dziękuję. Kolejna uchwała to wyrażenie zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej przy Żniwnej i Odbiorca. Wysoka Rado, te nieruchomości, te nieruchomości znajdujące się w pasie drogowym tych ulic Żniwnej i Odbiorca przed 1 stycznia 1999 roku nie były wyodrębnione jako drogi publiczne, stąd też nie możemy przejąć ich w trybie tej ustawy i wypłacić odszkodowania, lecz musimy